taki Napoleon. Ciekawe, komu najlepiej. Kochani, a dobrze się wam tego słuchało, Thompson z Baronem? Wybornie. W mojej opinii, Adam, po prostu zamiotłeś tę scenę. Nie wiedziałem, bardzo. Nie wiedziałem, że masz takie pokłady tego delikatnego głosu. Super. Dziękuję bardzo. Tomaszu? Dziewczyny Karla z Zuzią, cudnie, cudnie, cudnie. Każda z was ma zupełnie inną wartość w wokalu. U Karli... To jest tak słodkie, gdzie trzęsący się głos nie fałszuje. Jesteś unikatem, masz to w sobie. Za to Zuzia, bardzo ładne szanowanie każdej linii. Tylko po każdej linii nie musisz patrzeć na Dawida, czy mu się podobało, bo trochę cię to wywalało z piosenki. Ale spoko. No i Adam, zwycięzca tej bitwy. Dziękuję bardzo. Patrz na to. Okej, to teraz mam pytanie do Cleo. Moją uwagę przede wszystkim skupiła Karla. Po prostu masz tak oryginalny głos, którego ja wcześniej nie słyszałam, więc jeżeli bym usłyszała twoją piosenkę w radiu, to wiedziałabym, że to ty jesteś. Masz niesamowitą barwę głosu. Jeżeli mogłabym podpowiedzieć Dawidowi, to właśnie wybrałabym ciebie. Dziękuję. Nie ma jakiejś wielkiej przewagi, ale i też nie ma równowagi. Za to jest pełne skupienie Dawida. Karla, Zuzia, Adam, ja wam po prostu chcę podziękować za to, co się wydarzyło tutaj w tym studio. I mam nadzieję za to, co poczuli wszyscy. To było wspaniałe pracować z wami. I miałem rację, że nikt nie zaśpiewa tak o miłości jak wy. I bardzo się cieszę. Chociaż teraz muszę wybrać kogoś z was. Dawid, jeśli to jest ten moment, to wiesz, co muszę zrobić. Słuchajcie... Rozstania nie są łatwe i uwierzcie mi, że wiem, o czym mówię. Ale wy nie możecie tego traktować jako rozstanie. To jest naprawdę początek waszej pięknej przygody i nowych przyjaźni, które tutaj powstały w tym programie. Adam, ty już jesteś gwiazdą. Zuziu, masz najmocniejszy głos z tej ekipy przed nami. Największy potencjał
I w sumie najwięcej pracy czeka Karle i to właśnie z nią chcę pracować. Karla, jakbyś nie wierzyła, to ja potwierdzam. To jesteś ty. Przybijamy piątkę. Wielkie gratulacje. Leć do rodziców. To było niesamowite uczucie, bo ja chyba przez Karlę płakałem podczas tej piosenki.